proszę Państwa, ja tak jak zwykle proponuję, żeby Państwo pozwolili mi zadać kilka pytań, a później będą pytania Państwa, ponieważ widzę tutaj na sali wielu przyjaciół, więc myślę, że te pytania będą ciekawe. Pytamy dzisiaj o wszystko, nie tylko o dwie książki, które są na stojaku. Myślę, że to jest okazja, żeby porozmawiać szerzej. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że nasza bohaterka rzadko bywa na takich spotkaniach w Koszalinie. Jestem tego najlepszym dowodem, bo prowadziłem takie spotkanie w 2014 roku, więc trochę czasu minęło. Proszę powiedzieć, bo na sali jest, tak jak powiedziałem, pewnie wielu Pani przyjaciół. Proszę powiedzieć, czy człowiek z biegiem czasu chętniej wraca do miejsc, czy szuka nowych miejsc? Najpierw, co ja mam z tym zrobić, żeby to działało? Włączymy. Proszę bardzo. Dziękuję. Tak? Tak. To najpierw chciałam powiedzieć dziękuję i dobry wieczór. I naprawdę jestem bardzo zadowolona, że jest Państwa tutaj bardzo wielu, ale też i dlatego, że widzę twarze, które czasami... Może ta komórka, to może warto wyciszyć? Tak, spróbujcie. Ja swoją wyciszyłam przed spotkaniem. Państwo też wyciszyć, jeżeli zapomnieliście, to nie będzie nas to rozpraszać. Też mamy wyciszone. No to chciałam powiedzieć tylko tyle, będę zaraz pewnie więcej mówił, ale chciałam powiedzieć, że to jest takie poruszające, naprawdę prawdziwie poruszające, bo między Państwem są osoby, które kiedyś, nie wiem ile, musiałabym policzyć, ale pewnie jakieś, jeżeli mam 65 lat, to stąd wyjechałam, jak miałam 18, no to mój Boże, tak, to jest 47, prawie 50 lat. Niektórych z Państwa widziałam około 50 lat temu, jak na przykład Danka, który siedzi naprzeciwko mnie. I to jest rzeczywiście prawdziwie do środka poruszające i bardzo miłe. Więc dziękuję Dankowi i wszystkim Państwu, którzy tu przyszli. Dziękuję bardzo. To co, wracamy? Czy... Tak, tylko zapomniałam, to proszę przypomnieć. Czy bardziej odległe? Tak, czy jakby odjeżdżamy, czy przyjeżdżamy? Przyjeżdżamy, ja myślę. To znaczy ja tak, może doświadczenia są różne. Moje doświadczenie jest takie, że ja przez lata uciekałam z Koszalina z różnych powodów i przyjeżdżałam tutaj dlatego, że miałam najpierw mamę, a potem już nie miałam mamy, ale miałam bardzo bliskich przyjaciół, których ciągle mam. Piotra i Dorotę, którzy tutaj też są. I to ja się wtrącę wobec tego, że... To mi się naprawdę zdarza raz na 50 lat, żeby tak się zachować. W drugim rzędzie przyjaciele to są również... Mogę chyba tak powiedzieć moimi przyjaciółmi. Dorota pracuje od wielu lat w drukarni i jest po prostu, jest fantastyczna, jeżeli Państwo przyjdziecie do niej wydać książkę. Potrafi wszystko. Piotr siedzący obok jest dziennikarzem z bardzo wieloletnim doświadczeniem. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie taką gazetę, nazywał się Goniec Pomorski. Piotr w niej pracował wiele lat, później w różnych gazetach. No super, że się Pan wciął, bo mi w tym czasie się wyrównało tętno. No to chciałam powiedzieć, że tak, zdecydowanie wracanie i przyjeżdżanie w ostatnim czasie, tak, aż do tego stopnia, że myślę sobie, że te zimy spędzę w Koszalinie. Taki mam pomysł, bo mam mieszkanie po mojej mamie i myślę sobie, że właśnie dzięki pomocy Doroty to mieszkanie będzie takie, że będę chciała tam być i chętnie ucieknę z Warszawy na zimę, tak? Więc to, tak. Jak Pani przyjedzie na zimę, to proszę się udzielać, bo tu brakuje. Jest takiej myśli intelektualnej, więc może uda się. Nie wiem, jak bym się miała udzielać, ale jeżeli się do czegoś nadam, to na pewno. Dobra. Kiedy rozmawialiśmy ostatnio, to po tym spotkaniu powstała rozmowa, która się ukazała tutaj w Prestiżu i wtedy w tej rozmowie dwa czy trzy pytania mam, które się do tej rozmowy odwołują, bo jestem ciekaw, jak dzisiaj po 7 latach Pani na to patrzy. Na moje pytanie, jaki jest Koszalin dziś, kiedy Pani do niego wraca, powiedziała Pani, taki sam jak wtedy. On jest rzeczywiście taki sam? Znaczy, on będzie do końca mojego życia taki sam jak wtedy, jeśli będę rozpoznawała tropy przeszłości, ale on też jest inny, równolegle jest inny, tak? I nieustająco prowadzimy właśnie z Dorotą i Piotrem taką rozmowę o tym, czy ten Koszalin jest brzydszy, czy ładniejszy, czy bogatszy, czy biedniejszy. Jest pewnie i taki, i taki, i taki, i taki. Zależy, jakie oczy się do tego przykłada, a moje oczy coraz bardziej lubią to miejsce, tak? Więc,
więc dzisiaj miałam bardzo piękny spacer przez cały Koszalin, co się okazało, że jest mniej niż 5 kilometrów, no ale tak to wyszło. I po prostu szłam przez park i myślałam sobie, no po prostu tu jest bardzo pięknie, tak? Więc zaczynam coraz bardziej lubić to miasto. Jeszcze jest sucho i jest jesień, znaczy za chwilę będzie. No tak. To też wzmaga. Jeszcze się odwołam do jednej. Na pytanie, jakie emocje Pani towarzyszą, Pani powiedziała wtedy w ten sposób, że każdej wizycie towarzyszy świadomość minionego czasu i nieodwracalność przemijania. Jak sobie radzić z tymi emocjami? A to nie są złe emocje, więc nie trzeba sobie z nim jakoś strasznie radzić. No, rzeczywiście świadomość przemijania jest dojmująca, ale nie jest negatywną świadomością, znaczy nie jest odczuciem negatywnym, więc tak sobie myślę, że nie trzeba z tym nic wielce robić, po prostu rozpoznawać i akceptować. Ja to pytanie zadaję bardzo wielu ludziom i nigdy jeszcze nie uzyskałem tej samej odpowiedzi, a chciałbym również Pani je zadać. Jak przeżyła Pani pandemię dotychczasową? Bardzo przyjemnie. Naprawdę bardzo. Wiem, że każde pytanie jest inne, odpowiedź jest inna. Tak, jeszcze nie słyszałem. Naprawdę nie? Tak. Ja znam sporo osób, które bardzo przyjemnie. Znaczy ja pewnie jak prawie wszyscy, a może nawet jak wszyscy, na początku miałam ostry niepokój, tak? Bo nie wiadomo było, co z tego wyniknie, ale jakoś bardzo szybko z tym niepokojem ostrym się uporałam i potem bardzo mi się podobała Warszawa, która była pusta, samochodów nie było, była naprawdę taka kontemplacyjna cisza w ogromnym mieście, w którym nigdy nie ma ciszy, w którym jest zawsze bajzel, bałagan i chaos, tak? I hałas też. Więc tak, no a dzisiaj już po prostu mało pamiętam o tej pandemii, bo ja się zaszczepiłam, pewnie większość z Państwa też. Nie chcę się tu wymądrzać na ten temat, bo się kompletnie na tym nie znam, ale wydaje mi się, że możemy, tak, ja mi jest okej. Że możemy. Że możemy, tak. Długo Pani miała przerwę w spotkaniach autorskich? W ogóle była przerwa? Znaczy ja na te spotkania tak nie chadzam co chwilę, tak? No, wyszła książka Daleko Wysoko rok temu. Najtrudniej jest spotkać Lili, to jest książka, która ma czwarte wydanie, więc z jej powodu jakiegoś tam specjalnego ruchu nie było. I tu rzeczywiście spotkań prawie, że w ogóle nie było. Było dosyć dużo jakichś tekstów gazeciarskich, ale spotkań rzeczywiście, właściwie to tak naprawdę, miałam w Warszawie kilka spotkań, ale poza Warszawą to jest pierwsze. Za 2 tygodnie jadę do Krakowa i do Oświęcimia, to będą następne. Nie wiem, czy Pani zwróciła uwagę na to, że jeszcze kilka tygodni, może miesięcy temu bardzo dużo mówiło się o tym, że pandemia nas zmieni. Nawet się taki slogan pojawił. Wszędzie mówiło, że teraz już świat nie będzie taki sam i tak dalej, i tak dalej. Nagle to ucichło. Ale okazało się, że to wszystko, ta paranoja pandemiczna stała się do okie uznania. I teraz moje pytanie jest takie, czy my po prostu, czy pokonała obawy wygoda, czy też sobie spragmatyzowaliśmy to wszystko? Ale ja się na tym kompletnie nie znam. Znaczy ja nie wiem, no w każdym przypadku to jest pewnie inaczej, tak? Myślę, że większość ludzi, używając Pana określenia, spragmatyzowała rzecz, tak? Ale może też gdzieś dotarło do naszej podświadomości albo świadomości coś, czego nawet jeszcze nie jesteśmy świadomi, tak? Że ta ziemia płacze, krzyczy i pluje, tak? I że my tej ziemi to robimy, co potem zbieramy, tak? To ta pandemia też nie przyszła tak sobie bez sensu, tylko nasze współistnienie z tą ziemią różne ma efekty i pandemia jest jednym z nich. Więc może, nie wiem, może kilka osób, a może więcej niż kilka, na pewno więcej niż kilka osób nauczyło się o tę ziemię, myśleć o niej przynajmniej, a może w konsekwencji bardziej o nią dbać, tak? Ja ostatnio byłam w Warszawie na takim, to zupełnie jest off na temat, ale to tylko, żeby spuentować sprawę pandemii, potem może o książkach będziemy mówić. To byłam na takim filmie w ramach festiwalu Dogs Against Gravity i to był film o... nazywał się Ostatnie pokolenie, o aktywistach klimatycznych, tak? I jak oglądałam ten film, to jest w ogóle rzecz, co uważam ją za najważniejszą na świecie teraz, tak? To, jak my się do tej ziemi odnosimy. Jak widziałam w tym filmie, a też znam sporo takich osób, moich byłych uczniów, dzieci moich przyjaciół, którzy są bardzo zaangażowani w
w to, żeby na Ziemi ludziom się żyło lepiej, a żeby się żyło ludziom lepiej, to ludzie muszą mniej tę Ziemię psuć. Więc myślałam sobie, że może ta pandemia wzmacnia też takie myślenie. Taką mam nadzieję, tak? Mamy czas na rozmowę, więc jeszcze zadam kilka pytań dotyczących książek. Zresztą myślę, że Państwo mi to zobaczą. Ale chciałem zapytać, bo ja jestem ciekaw Pani opinii. Wspomniała Pani o tym, o ziemi, tak krótko. Jak widzę w telewizji protesty młodych ludzi, to serce rośnie. To są protesty gwałtowne i stanowcze. Oni, mam wrażenie, że są bezkompromisowi i w tej bezkompromisowości, choć to analogia jest daleko idąca, przypominają mi troszeczkę te protesty polityczne z lat 70. Oni mówią ani kroku dalej. I chciałem Panią zapytać, czy to odniesie jakiś skutek? Jak z Pani doświadczenia wynika? Bo Pani też kiedyś powiedziała, dość. Nie wiem. To, co ja mówiłam czemuś dość i to, co się wydarzyło w konsekwencji tego, że ja mówiłam dość i wielu takich jak ja mówiło dość, to ja nie wiem, czy przyniosło takie wspaniałe rezultaty. Jak patrzę na to, co się dzieje na scenie politycznej, to się płakać chce i słabo się robi, tak? Więc nie wiem, czy to jest, czy mój syn mówi, że on się wstydzi za mnie, że ja właśnie brałam w takim demontażu udział. Więc ja nie wiem, może się nie do końca wstydzę, ale co? Znaczy ja bardzo wierzę w jedną rzecz. Ja wierzę bardzo w to, że jeżeli młodzi ludzie, a tak jest z klimatem, tak jest z ziemią, będą robili różne rzeczy w różnych kawałkach świata, w tej samej sprawie, nie przeciwko, nie wiem, PiS-owi, PO, wszystko jedno, to są jakieś piwniczne historie, które naprawdę węglem należy przysypać. Ale jeżeli będą ludzie na całym świecie, a tak rzeczywiście się zaczyna dziać, coraz bardziej przejmowali się tymi samymi sprawami, tymi, że jest smog, tymi, że rzeki są zakłócone, że tak powiem, tymi, że rośliny nie rosną, bo jest susza i tak dalej, to jest szansa, tak? To myślę sobie, że jest szansa i mam w ogóle ogromną nadzieję, że młodzi ludzie przestaną się zajmować tak zwaną polityką, która jest po prostu tylko manifestacją jakiejś egocentrycznej korupcji i autokorupcji, tak? Bo to na to wygląda, że my nie umiemy brać pieniędzy za to, żeby za innych ludzi decydować i o innych ludziach decydować. Bierzemy pieniądze i decydujemy o tym, jak jest nam wygodnie. To kiepsko dosyć. Chciałem Panią, reportaż i reportażyści, chciałem Panią o to zapytać. Ciśnie mi się na usta takie pytanie o fenomen tego, ale to jest w sumie banał, bo istota jest inna. Kiedy się odwiedza jedną z sieci księgarskich, dużą, największą w Polsce w tej chwili, to cztery wielkie segmenty, w obojętnie jakim centrum handlowym, zajmują reportaże. Mamy swoją szkołę i tak dalej. Na czym to polega, że reportażyści i reportaże są dziś bardziej poczytni na przykład od kryminałów i pozycji obyczajowych? Z czego to wynika? Po pierwsze, cokolwiek bym nie odpowiedziała, to nie wiem, czy będę miała rację, to może być tylko kawałek mojego zdania, a po drugie, ja wcale nie wiem, czy pan w tej tezie, którą pan formuje, ma pan rację, bo właśnie niedawno koleżanka, która pracuje w wydawnictwie Muza, powiedziała mi, albo może inaczej powiem, ta książka, Najtrudniej spotkać Lilith, jest generalnie popularną książką czytaną, ma 4 wydania. Myślę, że się sprzedała tych wszystkich 4 wydaniach w około 100 tysięcy egzemplarzy. Natomiast koleżanka z Muzy mi powiedziała, że książki, których powiedziała do mnie, na pewno byś nie chciała czytać, sprzedają się w nakładach 100, 150, 200 tysięcy w pierwszym wydaniu. I to nie są reportaże, to są jakieś takie, że pani trzyma nogi na sofie i pali papierosa, a potem papierosa pytuje w kubku z herbatą albo w filiżance z kawą i mąż ją zdradza i coś tam jeszcze. Tak, to są takie książki, to są powieści. Więc myślę, że może pan jednak nie mieć do końca racji w sprawie tej poczytności. Proszę. 10 lat temu 100 tysięcy w nakładzie reportażu to by była sensacja, 15 lat temu sensacja, już nie mówię o latach 90. Więc okej, okay. No nawet gdyby było tak, że ten reportaż zaledwie doskakuje do beletrystyki, to nagrody i autorzy to jest absolutna elita.
No tak, no i tu na to, tak, absolutnie się zgadzam z tym, co pan mówi i mam jakąś taką, no zaraz zobaczę, co mi z tego wyjdzie, co bym chciała powiedzieć, ale myślę, że może, myślę, że, znaczy, dobrze, to może taką anegdotą. Dawno, dawno temu Hanka Kral powiedziała, że ona nie wyobraża sobie, jak można pisać powieści i właściwie po co. Życie ma, jest tak niezwykle nasączone i nasycone swoją intensywnością, że obserwować to i umieć to potem ponazywać jest dopiero wysiłkiem, czy jest takie słowo inne niż wysiłek. Podpowie mi pan to słowo? Nie. No niech będzie wysiłek tymczasem. Wyzwaniem. Szukałam słowa wyzwanie, że jest, to jest dopiero wyzwaniem. Natomiast usiąść i pisać o tej kawie, o tym pecie, o tym facecie, który zdradza, no to nie jest taki wysiłek wielki, prawda? Ale myślę, że potrzeby czytelnicze są różne. Ale teraz próbując z drugiej strony, może reportaż jest taki popularny, bo prawdą jest, że jest, dlatego, że dlatego, że on próbuje, on zaprasza do uczestniczenia w życiu. On nie zaprasza do uczestniczenia w wymyśleniu, tak? Ja sobie tak wyobrażam, że ktoś, kto czyta Najtrudniej jest spotkać Lilith, czy Daleko Wysoko, to naprawdę poznaje niewymyślone postaci, tylko naprawdę podróżuje między Tybetańczykami Daleko Wysoko, dowiaduje się o ich codzienności, słyszy, co ich boli, a co ich cieszy, dotyka kawałków buddyzmu, w tej drugiej książce dotyka kawałków judaizmu, czyli naprawdę może zaufać reportażowi. Może to na tym polega, że reportaż wywołuje większe zaufanie niż powieść, tak? No, po opowieści zapominamy. Chyba, że jest mistrzowsko napisana. Takie się rzadko zdarzają w ostatnim czasie. Ja się zastanawiam nad tym, bo również dlatego, że przenosząc te rozważania na pole kina, to na przykład mamy w tej chwili taką sytuację, że 10 lat temu były bardzo chętnie ekranizowane powieści. Mnóstwo tego było. 10 lat temu? Tak, w Gdyni na przykład na festiwalu 2-3 to były ekranizacje powieści. Natomiast w tym roku, w festiwalu, który rozpocznie się w przyszły wtorek, poniedziałek, są 3 filmy, które powstały na bazie reportaży, między innymi o Przemyku Czarka, który no, jest stąd. O Przemyku, to znaczy o Grzegorzu Tak, Przemyku. Tak, o Grzegorzu Przemyku, tak, już taki skrót użyłem. I to bardzo głośny film, który chyba nawet będzie kandydatem do Oscara, z tego co pamiętam. Więc ten reportaż stał się czymś niezwykle istotnym. Kiedy oglądałem galę bodaj Nikę, to byłem pod ogromnym wrażeniem tego, co mówią reportażyści. To oni ten świat dzisiaj kształtują. Pani ma takie poczucie kształtowania? Nie, w ogóle nie. Raczej pewnej opinii czytelniczej? Nie, w ogóle nie. Mam raczej takie poczucie, ale to jest taka prosta piłka, że ja te książki, ja wszystkie książki, które w życiu napisałam, napisałam dlatego, że był temat, który mi wydawał się być na początku bliski, ciekawił mnie. Ja próbowałam się czegoś o tym dowiedzieć, nauczyć, a jak już się dowiedziałam i nauczyłam trochę, to myślałam sobie, że ma sens, żeby się podzielić z innymi tym, tak? I wtedy jakby, no tak, składałam to. Gdyby nie było komputerów na świecie, to pewnie bym żadnej książki w życiu nie napisała, tak? No tak, bo to też no, taka techniczna strona, tak? Julian Strijkowski, pisarz, który już od wielu lat nie żyje, pisał piórem na karteczkach, ale on tak pisał, że on skreśleń nie używał. No ja bym tak nie umiała, tak? Ja bym tak nie umiała. Ostatni raz posłużę się cytatem, ale przechodzę do Daleko Wysoko. Wtedy, w 14 roku, powiedziała pani w ten sposób. Właśnie teraz, po 30 latach, najnowsza moja powieść, a to było 12 powieści żydowskich, była ostatnią z serii żydowskiej. Gdy umarł Marek Edelman, wiedziałam, że ta moja żydowska podróż w przeszłość przez obecność kończy się. Co więcej, moje spotkanie z czytelnikami w Koszanie było ostatnim w związku z moimi książkami żydowskimi. Było przyjemnie, dziękuję. I teraz moje pytanie brzmi... Ale przepraszam, proszę mi powiedzieć, skąd pan ma taki cytat? Pan to spisał z... No bo to naprawdę, nie wiem, może... Pozwólcie Państwo, bo to teraz muszę się czymś unaocznić. Tak wyglądała ta rozmowa.
A, okej, okay. Czyli to jest po prostu cytat z naszej rozmowy. Nie, to jest osobna rozmowa, którą odbyliśmy. Aha, no ale, no dobra, i pan miał ją zapisaną. I pani ją autoryzowała. Nie, na pewno, ja w ogóle nie podejrzewam, że nie, tylko nie pamiętam... Zresztą nie było dużo skreśleń, to było... Dyskutowaliśmy głównie o zdjęciach, bo na tym nam zależało. Ale ja chciałem zapytać, czy... No dobrze. Czy po tym etapie... Nie skłamałam w każdym razie. Nie, ja to wierzę w to święcie, natomiast chodzi mi o to, czy to po tym, czy w trakcie tego etapu zaczęła pani podróżować do Indii? Ja zaczęłam podróżować do Indii na pół roku przed odejściem Marka Edelmana. Tak jakby intuicyjnie pojechałam w marcu 2009 roku po raz pierwszy, a Marek odszedł w październiku 2009. Tak? I ja rzeczywiście, znaczy o tyle, bo nie kłamałam, w sensie takim, że nie robię nowych żadnych rzeczy i dalej nie szperam w tym i nie szukam nowych rzeczy, ale trochę, no, nie jest to kłamstwo, w każdym razie te książki żydowskie... Tak, one były jakby innym etapem, tak rozumiem z tej rozmowy. Tak, ale nie, ale chcę powiedzieć, że one teraz mnie znowu w jakiś sposób absorbują, bo za chwilę będzie okrągła 80. rocznica powstania w getcie warszawskim, ona będzie w 2023 roku i w związku z tym wydawca mój, szanowna Wielka Litera, która jest naprawdę bardzo dobre wydawnictwo, bardzo je lubię, świetni ludzie po prostu tam pracują, więc Wielka Litera postanowiła wydać 3 książki żydowskie na tą rocznicę. 2 się ukażą teraz, w kwietniu, a 3 się ukaże za rok. Więc w tym sensie trochę tam grzebię. Ale rzeczywiście zamknęłam ten rozdział. Tak. To jak to było z tymi wyjazdami? Pojechała pani bo? Pojechałam, bo... No, bo to takie jest śmieszne. Pojechałam, bo wiele lat praktykowałam jogę. Joga jest z Indii, to chciałam zobaczyć, skąd jest joga, tak? Ale też chyba pojechałam dlatego, że ja nie lubię jeździć do Paryża na przykład, tak? Albo, nie wiem, do południowej Francji, albo do Toskanii. Lubię jeździć tam, gdzie nie wyobrażam sobie, jak jest. Wyobrażam sobie, jak jest w Toskanii. Więc pojechałam tam i potem, jak pojechałam w marcu 2009 roku, to od tamtej pory w sumie spędziłam tam ponad 2,5 roku, tak? Bo jeździłam bardzo często, w sensie takim, że co roku jeździłam, a czasami byłam miesiąc, czasami półtora, czasami 2 miesiące albo 2,5. Więc to się razem, jak policzyłam, było 2,5 roku. Niestety ostatni raz byłam z powodu pandemii w 2019 chyba, tak? Mamy, no tak, bo teraz tak. W kwietniu 2019, czyli równo 10 lat, tak? No i tyle. A w którym momencie weszła pani na ścieżkę książki? Nie, to ja zawsze wchodzę na tą ścieżkę książki późno, tak? Bo ja najpierw mam taką potrzebę, żeby, nie wiem, powąchać, dotknąć, zobaczyć, pomyśleć przez chwilę. Także ja... Naprawdę myślałam o tym, że to może, że może będzie z tego książka, nie wiem, w połowie tego podróżowania, czyli po 5 latach, może po 6 latach, jakoś tak. Naturalnie, że od samego początku robiłam jakieś zapiski, notatki, bo tak zawsze robię, bo nie umiem inaczej. Tak? To dlaczego pani postanowiła tą książkę napisać? Dlatego, że ja to już teraz nie będę się śmiać, bo powiedziałam, że pojechałam śmiejąc się do Indii z powodu jogi, ale okazało się, że ten powód w ogóle jest, no tak jak nie wiem, no, bez znaczenia w ogóle, tak? I ja od pierwszego pobytu w Indiach miałam, przy pierwszym pobycie w Indiach, widocznie telefon jest nie do ujarzmienia. Nie, no ktoś może czekał na jakiś pilny i wybiegła pani. W tym pierwszym pobycie w Indiach spotkałam po raz pierwszy w życiu Tybetańczyków. Ja wtedy nawet nie wiedziałam, że to są Tybetańczycy, tak? Taka byłam ignorancka. To znaczy siedzieli przy stole, takim gibiącym się stole przy ulicy, tak? Bo te wszystkie tea shops tak właśnie mniej więcej wyglądają, że albo mają stół, albo mają tylko krzesełko. Tam akurat był stół i oni siedzieli. Ja szłam rano na jogę o 7 czy 6 rano. Szłam taką długą drogą. I zobaczyłam, że siedzą przy stole i nic nie mówią, jacyś inni ludzie, tak? Na pewno nie byli to Hindusi. I wracałam tą samą drogą po 6 godzinach
I oni tam ciągle siedzieli przy tym stole i w takim samym układzie, że tak powiem, tak? I ja nie wiem co, ale niedługo nie myślałam, po prostu się dosiadłam do nich. Też sobie zamówiłam herbatę. A oni siedzieli nad pustymi szklankami, a też nie rozmawiali ze sobą. Niektóre kobiety miały młynki modlitewne, niektórzy mieli, ich tam było sześcioro, może siedmioro, nie pamiętam. Niektórzy mieli male, czyli no nie wiem, nie chcę powiedzieć różaniec, ale to tak czasami jest tłumaczone. Takie koraliki, które się dotyka, jak się mantruje. Każda mantra to kolejny koralik. Potem już wiedziałam, że to są Tybetańczycy, tak? Te kobiety były w takich pasiastych fartuchach, mężczyźni trochę wyglądali jak kowboje, niektórzy mieli takie kapelusze kowbojskie, a nie wiem czemu, ale może to dlatego, że bo mieli takie same okulary, to znaczy takie grube, okrągłe okulary. A to ciekawe. No w każdym razie, no i coś było takiego niezwykłego w tych ludziach, to już kończąc ten wstęp przydługi, że mnie wyssało, tak? Że naprawdę już nie to, żebym zupełnie zapomniała o jodze, bo do dzisiaj nie pamiętam, ale zdecydowanie jakby to było 1000 razy ważniejsze. I potem jak już następny raz pojechałam do Indii po kolejnym pół roku, to pojechałam już z myślą o tym, że ja jadę się uczyć tybetańskości, tak? Patrzeć jak oni żyją, rozmawiać z nimi, słuchać, jeść pierożki, momo i takie rzeczy. A jak panią przyjęli? Oni mnie w ogóle nie przyjęli. Co mieli mnie przyjmować? W jakim sensie mnie przyjęli? W takim sensie, że żeby rozmawiać z człowiekiem, trzeba mu zaufać, choć troszkę. A, w tym znaczeniu. No to widocznie mi ci, którzy ze mną rozmawiali, to widocznie mi zaufali. Ale to... To są tak, no nie wiem, bo teraz, no to... Ja chciałbym, żeby pani opowiedziała, jak są. Tam. No różni są na pewno, ale... No ale właśnie, no to może tak odpowiem, że wcale nie musieli mi zaufywać, żeby ze mną rozmawiać, tak? No co to jest? Nie chciałam żenić się z nimi, tak? Nie musieli... Chciałam rozmawiać, no to jeden, drugi, czwarta... Siadali ze mną właśnie przy momo w jakiejś knajpie. Jak znali angielski, to rozmawialiśmy po angielsku. Jak nie znali angielskiego, to ja się postarywałam o to, żeby był ze mną tłumacz czy tłumaczka. I gadaliśmy, no i ja pytałam, a oni nie widzieli nic złego w tym, żeby mi opowiadać. Te ich historie były dosyć podobne, dlatego że to może ja powiem państwu, którzy mogli książki przecież jeszcze nie czytać, że ja nigdy nie byłam w Tybecie. To nie są wyjazdy do Tybetu, tylko to są wyjazdy do Indii i moje kontakty z Tybetańczykami to są kontakty ze społecznością tybetańską na uchodźstwie, z wygnańcami, z tymi, którzy opuścili Tybet w różnym momencie po 59 roku. W 59 roku z Tybetu, z lasy uciekł jego świętobliwość Dalaj Lama i właśnie został przygarnięty przez Nehru, ówczesnego prezydenta w Indiach. I razem z nim uciekło wówczas z Tybetu w 59 roku w marcu około 100 tysięcy Tybetańczyków. Część z nich została razem z nim w Indiach, część wyjechała do Europy, bo to była taka tybetańska arystokracja i oni dosyć zadbali o swój status i o swój stan materialny. Także moje doświadczenie z Tybetańczykami to jest doświadczenie z uchodźcami, tak? Nie z Tybetańczykami w Tybecie pod Chińczykami, tylko z Tybetańczykami na wygnaniu. To jest takie pytanie, może trochę osobiste, ale jak pani tam żyła? Jak wyglądała ta codzienność? Jak, nie wiem, czy miała pani jakieś oparcie w miejscowych? Jak pani zdobywała kolejne źródła informacji? Jak to wyglądało? Moją bazą taką przez te wszystkie lata i moim takim rzeczywiście punktem oparcia były trzy klasztory mniszek tybetańskich. Ja najczęściej byłam w jednym z nich, który się nazywa Jamyang Chöling, ale też miałam dwa inne i w tych dwóch innych bywałam też dość często. Więc to były takie moje domy, czy był taki jeden mój dom rozbity na trzy miejsca. Wszystkie one w pobliżu, bo ja głównie jeździłam
do tego stanu, który się nazywa Himachal Pradesh i w okolice Dharamsali, w której jest jego świątobliwość Dalai Lama. I te klasztory, żeńskie klasztory tybetańskie są właśnie tam wokół. No więc no moja codzienność była taka, że ja bardzo się cieszyłam, że jestem w takim niezwykłym dla mnie świecie sama, że nie muszę paplać z nikim drugim, że mogę przez siebie wszystko przepuszczać, bo to jest zupełnie inny rodzaj konsumpcji świata, tak? Jak człowiek naprawdę przez swoje zmysły przepuszcza, a jak bardzo często jest przyjemnie być z drugim człowiekiem, ale często jest tak, że ta konfiguracja dwójki jest jakoś kłótliwa wewnętrznie, więc bardzo się zawsze cieszyłam, bardzo lubiłam to bycie w takiej samości swojej tam. No i spotykałam tylu ludzi, ile się dało, a to nie było trudne, tak? Znaczy, to są małe społeczności, ja bardzo szybko wiedziałam, kto jest poetą, a poetów jest tam sporo, kto jest byłym partyzantem w Mustangu i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że rozmawiałam też z mniszkami, z mnichami, rozmawiałam z, w książce jest na przykład jeden z rozdziałów, to jest rozmowa z artystką tybetańską, która była mężczyzną, jest kobietą, była mnichem, jest niemniszką kobietą, śpiewa, nazywa się Mariko, więc to są takie mikrospołeczności. No tam w tej chwili w okolicy Dharamsali żyje pewnie, nie wiem, strzelę, ale myślę, że z jakieś powiedzmy 20-30 tysięcy Tybetańczyków. Pozostali są rozproszeni po Indiach, tak? Jest 52 albo 4, bo to się też zmienia, kolonie tybetańskie. Sporo tych kolonii tybetańskich jest na południu kraju. Więc nie było mi trudno jakoś tak wiedzieć, z kim chcę rozmawiać i tę rozmowę sobie nanizać, tak? Proszę Państwa, czekamy na Państwa pytania. Tak trochę nadużyłem Państwa czasu tymi swoimi, ale czekam, mam nadzieję, że macie Państwo. Ale nie martwcie się, nie macie, mam więcej. Nie, ja chciałabym, może się Pan na mnie zezłości, ale ja chciałabym zaproponować coś takiego, że, bo chciałam na sam początku to zaproponować, ale był Pan autorytarny, pomyślałam sobie, nie, to poczekam chwilę. Więc jako autorytarna kobieta bym zaproponowała coś takiego, że jeżeli w trakcie naszego rozmawiania ktoś z Państwa chce coś powiedzieć czy coś zapytać, to my będziemy ogarniać wzrokiem Państwa i jak zobaczymy jakąś rękę podniesioną, to jak najbardziej tak. Bo myślę, że wtedy rozmowa jest jakaś bardziej taka naturalna, a nie tak mocno wywoływana. Sprzyja temu fakt, że Państwo niestety wyjątkowo dzisiaj nie możecie dostać mikrofonów do ręki z przyczyn sanitarnych, więc po prostu podniesiecie rękę albo po prostu powiecie i będziemy wtedy odpowiadać na pytania, znaczy nasz gość będzie odpowiadał. Co jest najtrudniejsze dla Europejczyka w zrozumieniu historii Tybetańczyków? Historii? Historii w sensie ich, tej drogi ucieczki, może tak to określę. Zresztą przez góry, które chyba dość są dla Europejczyka też trudne do zrozumienia, jak je przekroczyć. Wysokie góry. No Himalaje. Ja nie umiem chyba odpowiedzieć na to pytanie. Co jest najtrudniejsze dla człowieka zachodu w zrozumieniu... Było coś takiego, co Panią zaskoczyło? No wszystko mnie zaskoczyło. To są ludzie inaczej skonstruowani niż my, tak? Oni są od wieków, mają inne oczy, inne uszy, inne serca, inne rozumienie siebie, inne rozumienie świata. Więc wszystko mnie zaskoczyło i wszystko mnie, to nie ma takiego słowa, atrakcjonowało, tak? Wszystko mnie pociągało, bo najbardziej mi się podobało w nich ich nieroszczeniowość, ich jakieś takie wycofanie wobec świata, akceptacja, zrozumienie czy zgoda na własny trudny los, zgoda na własne cierpienie,
przeciwstawianie się temu cierpieniu czy tej opresji bez przemocy, a tak, to wszystko jest inne niż to, do czego my jesteśmy w naszym tak zwanym zachodnim świecie przyzwyczajeni, tak? Buntują się? No, nie zgadzają się, ale nie zgadzają się nie w taki sposób. Widzi pan, nawet słowo buntują się nie pasuje, tak? Mi nie pasuje jakoś w moim rozumieniu tego świata, ale to jest tylko moje rozumienie tego świata. To nie są jakieś przecież encyklopedyczne wiadomości. No nie zgadzają się i na przykład, tak, no to na przykład ta niezgoda manifestuje się do niedawna dość masowo w ostatnim czasie w mniejszym natężeniu przez akty, które się nazywają samospaleniem, o których na pewno Państwo słyszeliście, to znaczy Tybetańczycy, tak jak powiedziałam, i mówię teraz o Tybetańczykach, nie na wygnaniu, chociaż na wygnaniu też było dziesięć przypadków samospalenia w Delhi i w Dharamsali. Więc a w sumie tych przypadków było 156, czyli 146 w Tybecie pod Chińczykami. I to jest sposób na pokazanie mojej niezgody, tak? Oddaję swoje ciało, nie zgadzam się na to, co się z moimi bliskimi, nawet bym nie szła po to słowo naród, bo chyba ono mi uszami i nosem wychodzi. Więc co się z nami, z naszą społecznością, przecież Tybetańczycy często żyją ciągle, ich życie w Chinach się strasznie zmienia. Nawet w tej autonomii tybetańskiej, która w ogóle nie jest autonomią, ale oni żyli w takich communities, w takich społecznościach mikro, tak? W klanach, tak? Przemieszczali się przez te wysokie Himalaje, 30 osób, 28, 62 osoby, tak? Więc byli rozsypani, mieli swoje charakterystyczne, mieli swoje obyczaje, mikroobyczaje, mieli swoje charakterystyczności, tak? Pewnie, że Tybet jest jakoś też geograficznie dzielony na Kam, Amdo i Ucang, na trzy takie duże krainy geograficzne i pewnie, że różnią się te krainy geograficzne różnymi rzeczami, na przykład językiem. Człowiek z Amdo nie zrozumie człowieka z Ucangu. Ale też w Ucangu, w Amdo i w Kam te społeczności różniły się między sobą. Więc naprawdę to słowo naród to niech sobie inni tym załatwiają swoje sprawy, a tu w ogóle nie odpowiada. Natomiast jedna rzecz jest dla nich wszystkich wspólna, tak? To jest ich zanurzenie od wieków, od VII wieku w buddyzm. I to zanurzenie jest największym, wywołuje największy chiński sprzeciw i opór, tak? Ale może nie opór, to nie jest dobre słowo, ale sprzeciw i opresję. I myślę, że to jest to, na co oni się bardzo nie zgadzają. Tak? Klasztory zostały zniszczone. Dzisiaj w klasztorach zamiast tank, czyli takich malowideł religijnych, wiszą na materiałach namalowane twarzy, ja nie wiem jak oni się nazywają, ale tych wszystkich chińskich przywódców, tak? Więc oni bardzo cierpią i oni się bardzo na to nie zgadzają, ale nie ma takiego pomysłu, żeby podziemie szykować, tak? Nie słyszałam o takim pomyśle, chociaż nie znaczy to, że nie ma między nimi takich ludzi, którzy by myśleli, że to jest sposób. Oczywiście, że tak. Nawet w książce opowiadam o spotkaniu z Lasangiem Ceringiem, który jest takim właśnie nieprzejednanym. Bo to, co jego świątobliwość Dalaj Lama proponuje od lat i na co się większość Tybetańczyków godzi, to jest tak zwana droga środka, czyli droga bez przemocy. Lasang Cering mówi, że bez przemocy się nie da, ale no ale to zdecydowanie nie jest to jakiś taki główny nurt. Przepraszam, ja się zagadałam. To ja teraz dłuższe pytanie zadam. Dobra, niech pan trochę pogada. Nie, żartuję. Chciałem zapytać o politykę, dlatego że ona
Ale ja naprawdę nie znam się, nie chcę i nie lubię. Po prostu... A może jednak, bo to polityka no dotycząca tamtego regionu. Dobra, no idziemy. Bo na czym polega to, że cały świat wie o sytuacji Tybetańczyków? Mało tego, to przenika do popkultury, nawet są realizowane filmy, które no, próbują jakoś pokazać sytuację, może nawet wspierać i tak dalej. A mimo to jest jak jest. To znaczy nie może tym ludziom pomóc. Tak naprawdę w skali globalnej nie można im pomóc. To nikt, tam nie będzie, tam nie wylądują helikoptery amerykańskie, żeby nie... Lepiej, żeby nie lądowały. Tak, jak lądują, tak, to będą też nic dobrego z tego no nie właśnie, wychodzi. No właśnie, to inna sprawa. To same helikoptery są zagrożeniem. Ale no właśnie, no z czego to... Dlaczego tak? Dlaczego świat zapomniał? Albo nie chce, albo nie wiem, ma za wysoko. No bo świat ma... Bo daleko i wysoko. Nie, no co, no lubi pan mieć tanie podkoszulki? No to kupuje pan chińską podkoszulkę. No może pan nie kupuje, ale kupujemy, tak? No bo świat się pieniądzem kieruje, a nie etyką, przyzwoitością, moralnością. To są jakieś staromodne określenia, które światu nie pasują, tak? Bo nie byłby taki nowoczesny, gdyby się odwoływał do tych pojęć. Więc no co, każdy kuje swoją kasę. No to jest chyba normalne, to nic mądrego nie powiem. A to, że Tybetańczycy cierpią, a co oni jedyni są, którzy cierpią, a Cyganie cierpią, a Żydzi cierpieli, a jeszcze w ogóle jest, a Afrykańczycy cierpią, a nie, no miliony ludzi cierpią na tym świecie. Miliardy ludzi na tym świecie cierpią, a naprawdę tylko miliony żyją w wygodzie i kupują tanie chińskie podkoszulki. No i to jest pan i ja. No i to jest odpowiedź. To jest smutne. A jaki jest buddyzm tybetański? W porównaniu z jakimś innym? No, porównaniu... no na przykład z tym, który, nie wiem, widujemy na witrynach te rozmaite tam przewodniki po buddyzmie, albo tym rozumianym w Europie, albo nie wiem, filmy powstają teraz bardzo modne, są na przykład o buddyzmie, więc na czym, jaka jest różnica? No, pani dotknęła tego istoty. No ale to są zawsze, no, są różne, rzeczywiście jest jeden buddyzm, są różne szkoły buddyjskie, tak? Są różne tradycje, jest tradycja palijska, jest tradycja sanskrycka, są różne szkoły wewnątrz buddyzmu tybetańskiego, jest tych głównych, jest pięć. Te wszystkie różnice nie są takie istotne, one są jakoś zewnętrzne i one są jakoś dotyczące, czy związane z jakąś dekoratywnością większą lub mniejszą. Jakby to nie ma wielkiego znaczenia. Ja myślę, że my możemy nawet nie wiedzieć, jaki to buddyzm, czy to jest tybetański, czy japoński, czy chiński. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że ta główna myśl, albo te główne myśli, które są w każdej z tych szkół, że one proponują kompletnie inne oglądanie świata niż to, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni, tak? To znaczy, ja nie wiem, czy wyłuskam tutaj rzecz najważniejszą, ale dla mnie ona jest bardzo istotna, że to jest oglądanie świata nie przez własny koniec nosa, tylko przez wspólnotowość, która ma świadomość swojego... swojej nieostatecznej sprawczości, tak? Bo my jesteśmy w takiej kulturze wychowani, że my uważamy, że my możemy wszystko. Góry spłycić, tam obciąć im wierzchołki, z rzeki zrobić autostradę, na drzewie powiesić bombki i wszystko nam się udaje, tak? Bo jesteśmy tacy egomaniacko, egocentrycznie zadowoleni z siebie. No to myślę, że z buddyzmu wynika kompletnie inny stosunek do człowieka, do samego siebie, do drugiego człowieka i do świata. Tysiąc razy więcej pokory, jeśli nie milion razy więcej pokory, tak? My nie jesteśmy pokorni, oni są pokorni. Jak się żyje w takim klasztorze? Jaki jest rytm tego klasztoru? A jak ktoś z Państwa chce coś powiedzieć albo zapytać, to proszę. Tak, tak, my tu nie zamykamy. O, to proszę bardzo. No tak, trochę tak. Oczywiście no w tych dwóch i pół latach. Tak, pewnie, ale też nie szukałam tego za specjalnie, tak? Bo mam taką...
Bo tak naprawdę mnie ta myśl mocno interesuje, a nie ta, ta dekoracja, która jest w religijności, tak? Wiedzieli, że pani zbiera materiał do książki? Zawsze, nigdy w życiu nikogo nie oszukuję. Staram się nie oszukiwać. Tak, oczywiście zawsze, ale ja też do pewnego momentu nie wiedziałam, że z tego będzie książka, tak jak tu panu uczciwie odpowiedziałam, to myślę, że po 5 latach mi to do głowy przyszło. Ale potem, jak rozmawiałam już i wiedziałam, że robię wywiad czy rozmowę, która jakoś ma się w książce znaleźć, to oczywiście zawsze o tym mówiłam i to jak najbardziej. A czy trudno się było dostać do tego klasztoru? Czy pani musiała wstępnie swoje zamierzenia wypowiedzieć? Nie, nie, to w ogóle, to nie taką drogą oficjalną ja się tam dostawałam, tak, mój ten najważniejszy mój klasztor Jamyan Cheli, o którym mówiłam, który jest w Macleod Ganj koło Dharamsali, to był klasztor, do którego trafiłam w taki sposób, że bardzo miałam, aż się wzruszam, jak sobie to przypominam, miałam bardzo dużą potrzebę zacząć rozmawiać z mniszkami. I ponieważ nie jestem nieśmiała, to któregoś razu zaczepiłam mniszkę, która mi się tak z twarzy i z postawy podobała, a jest tam ich bardzo dużo, tych mniszek biegają, bo tam jest bardzo dużo klasztorów. Zaczepiłam ją na takiej, trudno to ulicą nazwać, takiej drodze, która do świątyni prowadziła i zapytałam ją, czy ona zna angielski, bo bardzo często te mniszki nie mówią po angielsku. No i ona powiedziała, że zna i to bardzo było miłe zaskoczenie i ja ją zapytałam, ponieważ nie jestem nieśmiała, to zapytałam ją, czy mogłabym przyjść do niej na herbatę. I ona powiedziała, że dobrze, to bym przyszła. No to ja zapytałam ją, w którym ona jest klasztorze, nie wiedziałam, z którego ona jest klasztoru. Ja ona powiedziała, no, koło świątyni. No to umówiłyśmy się, że o 5 przyjdę na herbatę i jak już przyszłam na tą herbatę, to się z nią przyjaźnię do dzisiaj z tą mniszką. Ona jest zresztą jedną z bohaterek tej książki, ma na imię Tenzin. To powiem jeszcze tylko słowo, że Tenzin bardzo wiele mniszek i bardzo wielu mnichów i bardzo wielu świeckich mężczyzn i kobiet ma takie imię, ponieważ jest to imię Dalaj Lamy. Dalaj Lama nazywa się Tenzin Gyatso. Więc na cześć Dalaj Lamy dzieci są często nazywane. Tu jest potwornie gorąco, ale okropnie. I mi się wydaje, tu nie można nic tak, żeby jakieś okno albo może drzwi, bo mi się wydaje, że tak wszyscy się zaczynają osuwać w fotelach. Ja się nie osuwam, bo gadam, ale pewnie bym też się osunęła, gdybym słuchała. Absolutnie brak tlenu, tak. Dokładnie tak. No to przynajmniej trochę. Zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Tak jest. Tak. Oni często mają dwa imiona, tak? I to nie, trudno jest powiedzieć, co jest imieniem, co jest nazwiskiem. To są po prostu dwa imiona, tak? Najczęściej mają dwa imiona. Kto? To może pani, a potem pan, tak? To... No mi się wydaje, znaczy no to takie jakieś, nie wiem jak dokładnie, ale no mi się wydaje, że ja troszkę inaczej świat widzę niż widziałam kiedyś, tak? Tak mi się wydaje i mam taką nadzieję, bo wydaje mi się, że tak jak kiedyś widziałam świat i tak jak to pamiętam, to mi się to nie podoba. A myślę, że dzisiaj mi się bardziej podoba to, jak ja widzę świat i jest to bez wątpienia związek czy wpływ tej mojej podróży i ma to związek z postaciami, z moimi przyjaciółmi, znajomymi, bohaterami książki, z którymi no, 10 lat, to nie w kij dmuchał, mówiąc nieelegancko, tak? Ale dosadnie. Ale dosadnie, tak. Obrazowo. Piotr? Piotr. Mam takie pytanie. Czy fakt, że musiałaś się z tymi Tybetańczykami posługiwać języku angielskim? Tak. Nie jest jednak pewną barierą, żeby jednak jeszcze głębiej ten świat wkroczyć. Bo ja sobie tak myślę, na przykład jeden z elementów, te osoby, które nauczyły się mówić po angielsku i dzięki temu mogły się z nimi porozumiewać, one nabyły również część naszego zachodniego,
Tak jest, tak myślę, że się poznaje również cząstkę tego świata i czy to nie utrudnia naprawdę dotarcie do tej istoty Nie, znaczy rozumiem twoje pytanie i masz na pewno sporo racji w tym, ale ja myślę, że każdy reportaż, każda książka przetłumaczona, każda opowieść, moja opowieść o Tybetańczykach, pana opowieść o czymkolwiek, to wszystko jest zawsze jakieś przybliżenie, uproszczenie, jądro, istota rzeczy. Mój Boże, no to... dotykamy, my się poruszamy w świecie przybliżonym, tak? My wszystko, co robimy, co mówimy, jak myślimy, to jest gdzieś jakieś przybliżenie do czegoś, co jest gdzieś przed nami ukryte. Natomiast jeśli chodzi o angielski Tybetańczyków, to nie jest tak, że oni zdołali się przez angielski zdeprawować, że to ich wschodni sposób myślenia został zainfekowany zachodnim sposobem myślenia, bo rozumiem, że to sugerowałeś. Nie myślę, żeby tak było. Oni angielski jest tak, jak ja się uczyłam kiedyś matematyki, tak? To znaczy ja nigdy nie stałam się matematyczką i też nigdy mi ta matematyka poza 2 plus 2 jest 4 niewiele mówiła, tak? No to angielski dla nich jest też tylko jak narzędzie. To oni nie uczą się tego języka z całą kulturową otoczką, prawda? To nie jest tak, jak my się uczymy angielskiego, jedziemy do Londynu na przykład, albo do Ameryki i w ogóle cały kulturowy świat wchłaniamy razem z tym językiem. Tak nie jest. Więc myślę, że nie, że... A masz rację, sugerując czy mówiąc, że każda rozmowa, nawet gdybym z nimi rozmawiała po tybetańsku, gdybym tak jak z hasydkami potrafiłam rozmawiać po hebrajsku, tak, to nawet rozmawiając z hasydkami po hebrajsku, ja to przypuszczam przez jakąś swoją ułomność, jakiś swój filtr, czy filter się mówi, nie? Filtr. O, no. No więc... To wszystko jest jakieś uproszczenie, ale myślę sobie, że no, tak żyjemy. Ja się starałam jak najuczciwiej popatrzeć i potem opowiedzieć. Pan jeszcze. Chciałbym się zapytać pani, czy w czasie pani pobytu zdarzyło się pani jakieś doświadczenie mistyczne? To jest pierwsza część pytania. A to takie intymne jest pytanie. Nie wiedziałem, przepraszam. No jest. No. Oraz drugie, czy pobyt w Indiach w jakikolwiek sposób wpłynął na pani jak gdyby pojmowanie, czy rozumienie, czy akceptację, czy też nie? Reinkarnacji. Na rozumienie reinkarnacji. Tak. Ja powtórzę, czy pobyt w Indiach jakkolwiek wpłynął na moje rozumienie reinkarnacji, tak? Tak, to jest druga część pytania. Druga część pytania. Pierwsze było doświadczenie mistyczne. No mi się wydaje, że całe życie jest doświadczeniem mistycznym. Przepraszam, nie chcę się wykpić, tak? Ale tak naprawdę myślę. I to, że ja mogłam być tam i doświadczać tego, czego doświadczałam, to nie jest zwyczajna codzienność. A niezwyczajna codzienność ma zawsze jakiś aspekt mistycyzmu, prawda? Więc nie opowiem panu żadnego doświadczenia, które jakoś miałoby być taką barwną ilustracją. Nie dlatego, że chcę zataić, tylko nic mi takiego wielkiego do głowy nie przychodzi. A jeżeli chodzi o sprawę reinkarnacji, to ja myślę sobie, że nie, że jeszcze długo, na długo zanim pojechałam pierwszy raz do Indii, byłam absolutnie przekonana, że na piachu się rzecz nie kończy, tak? Znaczy świadomości się nie da zakopać w piachu, ciało tak, ale świadomości nie, więc coś się z tą świadomością musi dziać. No i ona, tak sobie myślę, wchodzi w jakieś inne kolejne ciało, które potem znowu idzie do piachu, ale ona nie idzie do piachu. Więc tak sobie myślę. Danek. Danek jest moim przyjacielem ze szkoły średniej i go dzisiaj widzę po raz pierwszy. To jest po prostu niebywałe. Mów, przepraszam. Czy twoja nieobecność w Tybecie, to jest wynik... Tak, to jest wynik, tak. Taki, że nie chciałaś po prostu... Tak, nie chciałam się wkurzać na Chińczyków, tak, tak. A czy to może... Wiem, że tego nie mówisz, to może polityka też...
Znaczy tak, no ta, oczywiście, że polityka i oczywiście, że ta opresja i oczywiście, że upokorzenie Tybetańczyków jakby nie myślałam sobie zawsze, bo oczywiście, że miałam taki pomysł, żeby pojechać do Tybetu, ale myślałam sobie, że no, trochę wiem teoretycznie o tym, jak wygląda Tybet. Nie widziałam go, ale czytałam dużo, oglądałam filmy, o których pan mówi i dokumentalne i niedokumentalne. I pamiętam takie moje uczucie, które do dzisiaj mam od wielu lat, że ja nie chcę mieć takiego poczucia, że Tybetańczyk obok mnie jest przez Chińczyka z giwerą, jak się mówiło w Poznaniu, nie wiem, jak się mówi, z bronią, tak? Z bronią upokarzany, tak? Że ja nie chcę być widzem, takim cwanym widzem, bo jestem biała, bo mam paszport, bo mam pieniądze, więc będę takim cwanym widzem, tak? Więc nie chciałam być takim widzem, a spotykając ich na wygnaniu, oczywiście to ból i cierpienie, bo wygnanie, ale jednak oni nie byli tam obywatelami szóstej kategorii, tylko obywatelami w najgorszym razie drugiej kategorii. Dzień dobry. Może jeszcze dalej. Czy próbowałaś wyjaśnić sobie to uchodźstwo, tak? Czy tą diasporę tybetańską no, przez pryzmat diaspory żydowskiej? I druga część mojego pytania, czy to nie jest tak jak z naszą imigracją, że się okazuje, że my tak do końca to nie jesteśmy tam ze sobą życi, nie żyjemy ze sobą razem i tak dalej. Czy to nie jest też może. Ja szukam tutaj jakiejś fałszywej nuty. Ja wiem, że. Ale to jest twoja metoda, więc dlatego. Ja nie do końca wiem, czy ja rozumiem twoje pytanie dobrze, ale ta społeczność tybetańska jest bardzo zwarta. Więc jak mówiłeś w tym ostatnim kawałku wypowiedzi o jakimś takim właśnie takiej niesolidarności wewnętrznej, to naprawdę tybetańska społeczność, czy tybetańskie społeczności w tych różnych miejscach w Indiach bardzo są blisko ze sobą. Ja myślę, że pan tutaj mnie pytając, użył tego słowa, czy oni się buntują, tak? Ja powiedziałam, że to słowo kompletnie nie pasuje. Ja myślę, że te nasze różne wyobrażenia o tym, jak społeczności ze sobą żyć mogą, są właśnie naszymi wyobrażeniami wziętymi z tego naszego świata, a niekoniecznie muszą pasować do tamtego świata. No chciałabym coś ci takiego powiedzieć, co by może odpowiedziało na twoje pytanie, ale nie wiem, czy do którą, bo mówiłeś też o diasporze żydowskiej. To są, wow, mamy tu psa? Tak. Ale fajnie. Że ta diaspora żydowska to jest kompletnie inne zjawisko. Kompletnie inne zjawisko, tak? W ogóle. Ja dlatego bardzo uważnie za każdym razem w tej książce używam słowa wygnańcy, tak? Nie emigranci, nawet nie uchodźcy, ale wygnańcy. To byli ludzie, którzy zostali wygnani z własnego domu. Diaspora żydowska, no jak dobrze wiesz, kompletnie inna historia. Ja mam jedno pytanie. Jak wygląda struktura społeczna tych wygnańców? Mhm. Czy oni mają jakąś swoją elitę? Mhm. No bo oprócz Dalaj Lamy tutaj do Europy. Jasne, jasne, oczywiście. No tak, to chyba mogę jakoś tak króciutko, mam nadzieję, że króciutko, łatwo odpowiedzieć. Po pierwsze i przede wszystkim społeczność tybetańska na uchodźstwie, czyli w Indiach, bo też proszę wiedzieć, że Tybetańczycy są w różnych innych miejscach, nie tylko w Indiach, ale większość z nich z Tybetu przybyła do Indii. Niektórzy z nich pojechali do. I wtedy już nie mówię o wygnańcach, tylko myślę, że to już są emigranci, pojechali do Ameryki, czy do Australii, która jest bardzo gościnna, czy do Szwajcarii, o której mówiłam, do której to pojechali arystokraci tybetańscy na początku tej fali uchodźczej, czyli po 59 roku. Ale w Indiach ta struktura, o którą pyta Adam, bo to też mój kolega z liceum i nim, tak? Więc. Jeszcze z podstawówki. To straszne jest. No tak, rzeczywiście z podstawówki.
No więc, no to przepraszam, Darek, ktoś jesteś moim kolegą z podstawówki. Ja, a jakże właśnie, zapomniałam. No więc ta struktura jest taka, że w Indiach jest rząd tybetański na uchodźstwie, tak? Czyli rząd, który ma swojego premiera, swoich ministrów, jest cała dzielnica w Dharamsali, w tym mieście, w którym ma swoją siedzibę Dalaj Lama, cała dzielnica ministerstw odpowiednich, tak? I są ministrowie, którzy zajmują się wewnętrznymi sprawami tej społeczności tybetańskiej. A co jest najważniejsze, to to, że ta społeczność ma swój system edukacyjny, ma swój system szkolnictwa i to są po prostu szkoły tybetańskie, to znaczy takie, w których te dzieci uczą się języka, wszystko jest w języku tybetańskim, po prostu tybetańskie szkoły. Naturalnie, że uczą się tam też hindi, także przeciętny Tybetańczyk mieszkający, już teraz są kolejne pokolenia urodzone w Indiach, tak? Że oni mówią po tybetańsku, mówią w hindi i też uczą się angielskiego. No i co jeszcze? Są też szpitale tybetańskie. No i są klasztory. I to jest taka niesamowita struktura, bo jednak to życie religijne, czy religijno-światopoglądowe jest bardzo mocno u Tybetańczyków związane z klasztorami, więc to bliskość klasztoru jest bardzo istotna, a klasztorów jest bardzo wiele, żeńskich i męskich. Bardzo wiele z nich to są takie mutacje, bym powiedziała, klasztorów zniszczonych w Tybecie przez Chińczyków. One są jakby wyrosłe, odrosłe w Indiach. Tak? Może być taka odpowiedź? Znaczy, tak, że ja się w sumie zastanawiam, czy... No bo wiadomo, jest Dalaj Lama jako zwierzchnik, pewien ideolog, prawda? To tak to też można określić. Tylko mi chodziło o to, czy jest grupa intelektualistów. Tak, o tym zapomniałam. Oczywiście, to jest w ogóle też niesamowite i też w książce o tym opowiadam. W Tybecie tybetańskim, przed Chińczykami, literatura była literaturą głównie religijną. Od 59 roku powstaje niesamowita literatura tybetańska na uchodźstwie. Ona powstaje w Indiach, w Ameryce. Czasem niestety, albo stety, wszystko jedno, nie, wycofuję to słowo niestety, czasem jest pisana po angielsku. Bardzo często jest pisana po tybetańsku. I naturalnie, że tak, w Indiach, w tych powiedzmy rozrzuconych 52 społecznościach tybetańskich, osiedlach, są, a głównie oni, ci ludzie są, mieszkają w okolicy Dharamsali, są pisarze, poeci, czyli pytasz o taką intelektualną grupę, tak, jak najbardziej tak. I są, oni są, jest ich sporo, mają już swoją historię, mają swoje pisma, wydają swoje książki i są naprawdę taką mocną siłą wspierającą to społeczeństwo. To taka jedna rzecz, tak. A propos tych klasztorów, no z tego co ja wiem, to w klasztorach się bywa, mnichem się bywa, bo to nie są chyba takie klasztory w ujęciu naszym, europejskim, że do klasztoru się idzie i już się nie wraca. Ja. Jeśli chodzi o tybetańskie klasztory, to tak jest, oczywiście, że można wyjść, za chwilkę powiem może jak, ale myślę, że jak ty mówisz bywa się, to ty myślisz o innej tradycji, tak się na przykład dzieje w Tajlandii, tak? Że człowiek pracuje w banku i ma miesiąc urlopu i idzie na miesiąc do klasztoru. Ale jest mnichem. Nie, nie jest wtedy mnichem. Nie. To znaczy nosi szaty mnisie, znaczy jest mnichem, no ja wiem, no dobra, nosi mnisie szaty i składa pierwsze ślubowania, to jest ich 5, tak? Ale nie, w tym sensie nie jest, no nie jest, no bo mnich może mieć różną rangę, broń Boże. Są mnisi, którzy składają 5 ślubów, 230, 380 i tak dalej, tak? Więc jeżeli mówimy o tybetańskim buddyzmie, to nie można wejść na miesiąc do klasztoru i założyć szaty. Nie, ale na kilka lat. Można wyjść z klasztoru, ale nikt, kto wchodzi do klasztoru, nikt, kto wchodzi do klasztoru, kto składa śluby, nie planuje wyjścia.
tak? W tym sensie. Można wyjść, mało tego, można oddać śluby. Znam takich mnichów, którzy oddali śluby po kilku latach, kilka lat byli poza klasztorem i potem powtórnie chcieli wrócić. I znowu złożyli śluby. I to jest możliwe, tak? A czy można wejść do klasztoru na przyuczenie albo zmianę siebie, swojej wartości, poprawę siebie, na taki, tak jakby kurs, no niech on trwa ileś lat, może tyle, ile potrzeba, czy taka forma? Ale myśli pani o zostaniu mnichem, mniszką, czy o byciu świeckim człowiekiem i wejściu? Tak, o byciu świeckim tak. Człowiekiem, ale żeby wejść na wyższy poziom. Tak, zrozumiałam, tak, tak, rozumiem. Oczywiście, że tak, są takie rzeczy, to znaczy jest bardzo wiele klasztorów, które są otwarte dla ludzi świeckich, wszystko jedno, czy oni są wschodni, czy oni są zachodni. I te klasztory organizują, na przykład są takie bardzo znane kursy medytacyjne, które się nazywają shamatha, to jest taki wstęp do medytacji i bardzo wiele klasztorów organizuje takie kursy dla ludzi z zewnątrz, tak? Mają miejsca swoje, w których tych ludzi przyjmują na 3 dni, na 13 dni, w zależności od tego, jak długo trwa, ale są też ośrodki, powiedziałabym, nie wiem, no tak w cudzysłowie, myśli tybetańskiej, czy myśli buddyjskiej, które są w 100% nastawione na nauczanie buddyzmu. Takie miejsca są. Nie muszą to być klasztory, mogą być to świeckie ośrodki. Proszę Państwa, jeżeli Państwo pozwolicie, to przejdziemy chociaż na krótko, bo nie wiem, ile Państwo macie czasu, bo mamy chyba sporo, do drugiej książki, czyli do Lilith. I tu no, pytanie, które jest zupełnie naturalne. 6 lat, przynajmniej tak wynika z informacji wydawcy, pewnie ta informacja od Pani, poświęciła Pani chasydkom. Skąd ta potrzeba, albo skąd ta inspiracja, żeby wniknąć w to środowisko? Pytań jest oczywiście tutaj mnóstwo, bo jest to środowisko bardzo hermetyczne. My też o nim niewiele wiemy jako ludzie spoza zupełnie. Więc dlaczego? Czyli dlaczego tam weszłam i dlaczego napisałam tę książkę? No, to było tyle lat temu, naprawdę. Ale no, ja pamiętam, że jak pojechałam pierwszy raz w życiu do Izraela, to był 88 rok. To pojechałam, mieszkałam wtedy, zatrzymałam się, byłam w Tel Awiwie, tam była moja baza, ale któregoś razu, pierwszy raz w życiu pojechałam do Jerozolimy, po kilku tygodniach. I wtedy, no to było dawno temu, 88 rok, wtedy nie było jeszcze pociągu, który teraz jest, więc jechałam autobusem, dojechałam na stację centralną, czy stację główną, czy jak to nazwać. Autobus się zatrzymał, ja wysiadłam i myślałam sobie, kurczę, ale to ja bym chciała tak do tej ortodoksyjnej dzielnicy trafić. Ale 88 to nie jest tak, że GPS, komórka i takie rzeczy. No więc, ponieważ jak mówiłam, nie jestem nieśmiała, to mogłabym zapytać zawsze kogoś. A pomyślałam sobie, ach, pójdę sobie. I tak zaczęłam sobie iść i po 15 minutach się okazało, że jestem w środku dzielnicy ortodoksyjnej. Jak zobaczyłam to po raz pierwszy, wtedy w tym 88 roku, to myślałam, że tam zasłabnę z wrażenia, ponieważ to wszystko wyglądało tak, jak ja ten świat znałam z książek, tak? Znaczy te dziewczyny miały grube warkocze, miały wkraty spódnice, miały takie sweterki długie, często w tak zwany serek. No jakbym widziała Kazimierz Krakowski z 34 roku na przykład. I takie mi się to wydało niesamowicie bliskie, że wtedy, 88 rok, w ogóle zielonego pojęcia nie miałam, że kiedyś książkę będę o tym pisała, ale wtedy miałam tak jakbym była, no jak powiem, w domu, to może to będzie lekka przesada, ale absolutnie u siebie, absolutnie rozpoznawałam to miejsce, tak? Było ono dla mnie takie przyjazne, normalne, zwykłe, fajne. Ja je znam. I wtedy byłam w Izraelu przez rok, więc oczywiście
wahadłowo między Tel Awiwem a Jerozolimą jeździłam dużo i często tam bywałam. Nawet jak się umawiałam z jakimiś znajomymi, całkowicie świeckimi Żydami, to się umawiałam z nimi w Maaszawim, czyli w tej dzielnicy ultraortodoksyjnej. To oni mówią, co, szalałaś naprawdę, ja mam iść do Maaszawim, po cholerę. No to ja mówiłam, no to zrób mi przyjemność, no spotkaj się ze mną tam, a nie gdzie indziej. No i sobie siadaliśmy w jakiejś restauracji w Maaszawim i tam sobie rozmawialiśmy. Ale potem wróciłam do Izraela i byłam tam 7 lat. I pomyślałam sobie, kurczę, te dziewczynki ciągle chodzą z tymi warkoczykami, może ja napiszę reportaż dla tygodnika powszechnego, bo wtedy od czasu do czasu coś tam pisałam dla tygodnika. No i zaczęłam tam jeździć, zaczęłam zaczepiać te kobiety i rozmawiać z nimi. Właściwie to, ja się powtarzam, ja panu to opowiadałam, pan to wie, tylko może ludzie tego nie wiedzą. Ale to tak było, tak jak panu wtedy mówiłam, to znaczy spotkałam taką jedną kobietę, która była węgierską Żydówką, miała naprawdę, zresztą do dzisiaj mam z nią kontakt, ona ma dzisiaj już 80 lat z dużym hakiem, no ale ja już też mam więcej. Ona miała, ona była taką bardzo dziwną postacią, dlatego że ona była z ortodoksji węgierskiej, na imię ma Judith, w książce ma na imię Hawa, bo ja te imiona im pozmieniałam. I ona miała męża, oczywiście ultraortodoksyjnego, który był niegodziwy. Był potwornie niegodziwy do tego stopnia, że ją przypalał papierosami w łóżku. Więc naprawdę był bardzo niegodziwy. I ona postanowiła się z nim rozwieść, co nie jest takie łatwe, tak? W tradycji żydowskiej dostać rozwód, a zwłaszcza jak kobieta ten rozwód występuje do rabinatu, nie jest to takie proste. No ale jej się udało po kilku latach dostać ten rozwód, czyli tylko kilka lat ją przypalał, ale zostawił ją z całą dużą gromadą dzieci, 9 dzieci. Tylko 9, bo tak jak już, tak pan wie, że przeciętna hasydka ma tak 18, 20, 21. To tylko 9. Ale ja tego nie mówię, ja nie mówię tego z ironią. Znaczy ja nie mówię tego z jakąś negacją. Tak mają. I są szczęśliwe, proszę państwa, naprawdę bywają szczęśliwe. Więc tylko chcę o tej Judith powiedzieć o tym początku. I ona taka była dziwna, naprawdę w tym sensie dziwna, że miała całą tą spuściznę ortodoksji, czyli peruka, no wszystko tak jak należy, ale zostawiła tego męża, ponieważ marzyła o tym, żeby być pisarką. I zapisała się na kurs wieczorowy na Uniwersytecie Otwartym w Tel Awiwie, skończyła ten kurs wieczorowy i zaczęła pisać pod jakimś pseudonimem do gazety. A potem zaczęła pisać książki. I to było lata, zanim ja ją poznałam. Jak ja ją poznałam, to ona już była wziętą pisarką, która pisała pod swoim nazwiskiem o świecie ultraortodoksji i była dla mnie takim pierwszym oczkiem w całym łańcuchu kolejnych znajomości, tak? Znaczy ona mnie, ja najpierw z nią dużo rozmawiałam, a potem ona mnie, że tak powiem, kierowała do następnej hasydki, do następnej, a każda następna miała kolejne 3 koleżanki. Niektóre się nie godziły, inne się godziły, no to wiadomo. Ale... Znaczy zdumiewające jest, muszę powiedzieć, absolutnie zdumiewające jest to, że przy takiej liczbie ograniczeń, przy sprowadzeniu właściwie kobiety do roli żony, matki, żony bezwonnej. Oj, niech pan uważa, bo zaraz odpalę, ale niech pan mówi. Na to liczę. Że te kobiety są szczęśliwe. No nie wszystkie, bo pani mówi mówi pani o różnych kobietach, opisuje pani różne kobiety, prawda? Również no, te, które. Judith nie była szczęśliwa, jak ją ten facet przypalał papierosem. Oczywiście. Tak. Ale są też szczęśliwe, które znajdują w tym wszystkim jakieś, nie wiem, teraz ja nie mogę znaleźć słowa, ale. Może znajdują po prostu jakieś uspokojenie. No właśnie, bardzo trudno jest to zrozumieć. Znaczy, mnie było bardzo trudno to zrozumieć. Jak pani to zrozumiała? Mi było łatwo to zrozumieć. Czemu? Dlatego, że te kobiety widziałam, rozmawiałam z nimi. Ktoś tutaj powiedział, bo nie znają innego życia. No ale ja nie wiem, czy to inne życie jest takie o wiele lepsze, tak? Znaczy, każde życie, nasze życie, tybetańskie życie, hasyckie życie ma swoje plusy i minusy, mówiąc wprost, tak?
każda z tych form, które istnieją, ma swoje szczęście i nieszczęście, tak? Hasydki, tak jak świeckie kobiety w Polsce, mogą być szczęśliwe lub nieszczęśliwe, hasydki też mogą być szczęśliwe lub nieszczęśliwe. Bardzo wiele z nich, tu ośmielam się taką zrobić generalizację, ja bym powiedziała inaczej, o wiele więcej hasydek jest szczęśliwych niż Polek, które, nie wiem, tu gdzieś chodzą, tak? Dlaczego? Ja mam prywatną swoją odpowiedź na to. Dlatego, że ich świat jest wyrysowany w dość precyzyjny sposób. Każdy ma swoje odpowiedzialności, obowiązki, przywileje. Każdy, to znaczy mąż, żona, dzieci, rebę. Każdy ma swoją odpowiedzialność. I pod warunkiem, że każdy swojej odpowiedzialności pilnuje, to to gra. Tak? Oni się wszyscy na to godzą. Oni się w tym urodzili, oni to akceptują. To jest dobry, bezpieczny świat. To daje poczucie bezpieczeństwa. W naszym, za przeproszeniem, rozchrzanionym całkowicie świecie, gdzie mąż nie jest mąż, żona nie jest żona, dzieci nie są dzieci, pies jest pies, trudno się połapać, prawda? To znaczy my bardzo często żyjemy w poprzesuwanych granicach, w poprzesuwanych przedziałach i nam jest o wiele łatwiej się pogubić niż im. One mają klarowność codzienności. Ja im bardzo często zazdrościłam. I zresztą o tym często w jakiś sposób opowiadam w książce. A, ja chciałam coś powiedzieć, bo ja jestem w takim serialu na Netflixie Szkice. Tak, też go znam. Wspaniały serial, świetnie pokazuje właśnie tą liczbę ortodoksyjnych żywych. Ja uważam, że te kobiety są tak posłuszne, poświęcone temu, w co wierzą. I one spełniają określoną rolę w produkcji wiary, wyznania, obyczajów. Tak jest. I one są z tego powodu też szczęśliwe. Dokładnie, jest tak, jak pani mówi. I tej Bogu wierze spełniają tę rolę. Rodzenie dzieci, służenie, obrządki, obyczaje. Polecam serial, kto ma na to. Wszystko ten serial pokaże. Tak, tak. Ale jest jeszcze drugi serial na Netflixie. Unorthodox, tak? Oczywiście, który powiązuje zupełnie inną stronę tego samego świata. No tak, oczywiście, bo może była molestowana przez tatę, prawda? No oczywiście, że tak. Naturalnie, że tak. Ale mówimy o jakichś generalnościach, więc mnie się wydaje, z mojego rozumienia tamtego świata i z mojego doświadczenia, że tamten świat jest o wiele bardziej uporządkowany niż, dla uproszczenia powiem, świat, w którym ja żyję. Świat, w którym ja żyję, jest o wiele bardziej zabałaganiony niż tamten. Wobec tego ja myślę, że mnie jest trudniej się w moim świecie rozpoznać niż przeciętnej Hawie czy Judith, tak? Taki wniosek. Tak, proszę bardzo. Nie, 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 ja mówię... A tak, drugi serial jest Unorthodox, tak. Mhm. Tak, tak. Proszę bardzo. No to jest prawda, mają. Absolutnie tak. To Izrael, współczesny Izrael i polityka w Izraelu jest nie mniej obrzydliwa niż polityka w Polsce, tak? Nie mniej obrzydliwa, naprawdę tak. Tak, znaczy, ale to też nie tylko za sprawą religijnych, to też za sprawą prawicy izraelskiej, za sprawą... Oczywiście, przepraszam najmocniej, to jest mój osąd, tak? Ja mówię o swoim poglądzie. Bardzo możliwe, że między państwem są ludzie, którzy inaczej uważają, ale ja odpowiadam tak, jak ja to rozumiem, jak ja to widzę. Więc tak, a tak, jeśli miałabym odpowiedzieć na tą kwestię religijnych i ich udziałów w codzienności, to do niedawna, znaczy ja może tak powiem, że ja tę książkę pisałam między rokiem. No skończyłam, pierwsze wydanie było w 99 roku, ale w tym czwartym wydaniu i w trzecim jest cały rozdział napisany, taki dosyć gruby, 10 lat później, czyli 90, powiedzmy 8, 2008, pojechałam tam jeszcze raz. Wtedy, jak ja tę książkę pisałam, to partie religijne były w takich, nie powiem w powijakach, bo to nie byłaby prawda, one istniały. Ale im było daleko do tego, żeby
naprawdę mieć silny wpływ na codzienność polityczną w Izraelu. Mało tego, bardzo wielu ultraortodoksów odmawiało, są antysjonistami, wobec tego odmawiało poparcia dla państwa, a wobec tego nie dostawało pieniędzy z budżetu państwa na przykład na edukację. I to się przez te lata zmieniło, tak? Pieniądz, a propos, tak? Podkoszulka i pieniądz. Pieniądz silny. No, to jest takie wyobrażenie, bo oni nie są Tybetańczykami, buddystami, oni nie mają przekonania, że broń to coś niedobrego. Ale to są takie, tymczasem jeszcze jakieś takie dalekie wyobrażenia o tym, jak ta rzeczywistość może wyglądać. Ale na pewno już biorą pieniądze od rządu na edukację, na pewno o wiele więcej religijnych bierze udział w wyborach niż kiedyś. I na pewno te partie religijne mają mocniejszy wpływ na rządzenie Izraelem. Ale się zmęczyłam. Naprawdę. Teraz pan, opowiadaj państwo, ja posłucham. Tak, po pierwsze chciałbym powiedzieć, bo będziemy powoli kończyć, ale po pierwsze chciałem powiedzieć, że książki są dostępne w holu. Państwo, część przemknęło szybko, spóźnionych lub nie dostrzegając ich. Także można je kupić i to jest naprawdę bardzo dobra cena, muszę państwu powiedzieć. Tak, świetna cena, w związku z tym warto z tego skorzystać. Druga informacja jest taka, że można zdobyć autograf, a jeżeli państwo pamiętacie, co powiedziałem, że autorka bywa tak co 7 lat na spotkaniach w Koszalnie, więc to jest drugi unikat, absolutny unikat. Trzecia to będzie taka sytuacja, że jak już skończymy spotkanie, to będziemy panią prosiły o podpis na tym plakacie, bo to ma znaczenie, no powiedzmy, dokumentalne tutaj. Natomiast ja wiem, że pani jakby, no tu zresztą pan powiedział, polityka nie, ale też różne takie poglądowe być może też nie, ale mimo wszystko zapytam, bo to nie dotyczy książek, ale nie bezpośrednio. Jaki jest pani pogląd na radykalizowanie się społeczeństwa? W jakim sensie radykalizowanie? W takim sensie, że te społeczeństwa chcą bardzo szybko realizować swoje potrzeby, chcą być osobne, chcą, tak jak w Europie, gdzie te społeczeństwa mówią wprost, albo nam dacie to, co chcemy, albo urządzimy wam piekło na ulicach. Skąd się to bierze? Nie wiem. No właśnie, nie, jak może nie pani, z państwa, to co? Co ja? Ja w ogóle no się na tym nie znam. Ja rozumiem radykalizowanie się w społeczeństwach w sprawie obrony ziemi. To rozumiem i to popieram. A całej reszty nie rozumiem i nie wiem, o czym pan mówi. No myślę, że wszystkie radykalizacje takie narodowo-państwowe no prowadzą do zguby, więc nie mam serca do tego. Nie mam. A do czego nas doprowadzi to, co jest u nas? A ja nie wiem. No mam nadzieję, że to się zmieni, ale to nie wiem. No nie wiem. No może do tego, że będziemy mądrzejsi. No może będziemy mądrzejsi. Może następnym razem nie będziemy wybierać barbarzyńców. No wiem. No ale jesteśmy głupi. Jesteśmy ludzie głupi. No to tak mamy, jak mamy. No to 10 milionów, wszystko jedno. A ci następni głosują na partię, na którą ja też bym już nie chciała głosować. Mówię o PO, tak? Taką mamy karmę ludzką. Ale chciałabym jeszcze powiedzieć inną rzecz, bo pan to zachwalał, cena świetna, ale ja chciałam powiedzieć o czymś, z czego jestem bardzo zadowolona, chciałam się tym podzielić. Ja te dwie książki niedawno nagrałam, to znaczy one istnieją jako audiobooki. Tak? Nie, pomyślałam sobie, że nie chcę, żeby nagrywała jakaś aktorka czy aktor. Z bardzo prostego powodu. W jednej i w drugiej książce jest bardzo dużo słów takich, w tej książce Lilith jest bardzo dużo hebraizmów, w książce tybetańskiej jest bardzo dużo słów sanskryckich albo palijskich, tak? Takich terminów, które ja się bałam, że musiałabym bardzo długo Maję Ostaszewską uczyć, jak to powiedzieć. No zupełnie poważnie. A miała być, tak? No to mogłaby być, no. Prawda? No to tak. I ja sama nagrałam te książki, więc może nie jest to czytanie jakieś aktorskie, ale jest to czytanie od serca, więc jeżeli państwo zamiast czytać grubą książkę wolelibyście usłyszeć, to może taki audiobook ma sens. Dwa ostatnie pytania. Nad czym pani pracuje? Nad przysposobieniem sobie mieszkania w Koszalinie.
No tak, ale nad czym pani pracuje twórczo? No to, to też zakładam, że jest twórcza. Bardzo tak? Będzie twórcza, tak jest. A nie no, nie, no, no, no teraz, no nie, no, no tak, no to jak już coś będzie, to wtedy będę mogła powiedzieć, nie wiem, no piszę jakieś krótkie opowieści. Mhm. Tak. Nie mam pojęcia. Znaczy nie mam pojęcia, dlatego że hasydki bardzo możliwe wyjdą po angielsku, więc wtedy sobie umiem wyobrazić sama. Nie, nie wyszły. Nie, nie. Więc umiem sobie wyobrazić, że ja sama nawet, bo ja mam z niektórymi kontakt, im po prostu takie angielskie wersje sprezentuję. Ale, ale rzeczywiście i w przypadku książki tybetańskiej i tej hasydzkiej nie mogę mówić o akceptacji ze strony moich bohaterów, tak jak, nie wiem, w książkach o powstaniu w getcie warszawskim wszystkie rozmowy były autoryzowane, bo mogłam to zrobić, ale tutaj tego nie mogłam po prostu zrobić. To na koniec wielka litera. Dlatego, że to jest wydawnictwo, które, z którym pani współpracuje. Chciałabym, żeby pani troszkę o tej współpracy powiedziała, ale chciałem też powiedzieć, i tu będzie, to, to jest ten moment, kiedy może pani odpocząć. Mianowicie, ja muszę powiedzieć, że rozumiem pewien zachwyt tym wydawnictwem, dlatego że ostatni, z ostatnich książek, przynajmniej 27, to, było, to była wielka litera. To jest coś niezwykłego. Polscy autorzy, aktualne tematy, świetna edycja. No ja jestem pod wrażeniem. Jak się pani współpracuje? No dobrze i właśnie... Ale żeby było jasne, to nie jest jakieś reklamowe tutaj... Nie umówili nie, tak absolutnie. Na reklamę, tak, to prawda. Nie, ale no rzeczywiście świetnie, ale to... Nie wiem, jak pan na to zareaguje, bo tam pracują same kobiety. I one są po prostu ale super. Ale sądzi pani, że jak zarabiają? One są świetne, te kobiety, naprawdę. Ale co? Sądzi pani, że jak zareaguje? Kobiety są no, w fantastycznym natarciu. To, ale, ale naprawdę... Ale naprawdę, naprawdę. Jedyny facet, jaki tam pracuje, to jest facet od dystrybucji, a tak cała reszta to są kobiety i one są po prostu mądre. One są mądre, one są pracowite, one są sumienne, one też rozumieją rzeczy, one są taktowne, tak? One nie robią nowej huty wydawniczej, tylko one naprawdę się starają. A poza tym są bardzo takie, no ja jestem bardzo dumna z tej okładki, bardzo mi się ona podoba, nie wiem jak państwo. Ale to jest właśnie przykład na dobrą współpracę, bo autorem tej okładki jest malarz, który już dawno, dawno temu zmarł, w latach 50. Nazywał się Mikołaj albo Nikolas, albo Nikołaj, bo był Rosjaninem, Rerich. I on mieszkał w Indiach w latach 20. i w latach 30. I kiedy on zmarł, cholera, nie pamiętam, chyba w latach 50. No w każdym razie, ja w Indiach byłam w galerii Rericha, i zobaczyłam tam obrazy, które mnie po prostu zatkały i zachwyciły. I potem miałam takie mocne marzenie, żeby... takie mocne marzenie, żeby jeden z tych obrazów był na okładce książki. I potem byłam w Nowym Jorku, byłam w galerii Rericha i tam zobaczyłam i zapytałam, czy możliwe to. I oni się zgodzili dać, udostępnić reprodukcję. Zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że wydawca natychmiast się zgodził, prawda? Nie miałam jakiegoś żadnego kłopotu z tym. Ładna okładka, prawda? O, nie? Proszę Danek, bardzo. Ładna? Ładna. No. Proszę bardzo, proszę bardzo. Pani mówi o Rerichu. O Rerichu? Tak. To o Szambali. A, bo Rerich to Szambala. No tak. No ja wierzę, że istnieje. Tylko tyle chyba mogę powiedzieć. To dobrze, że kończymy to spotkanie takim... Ale jeszcze chciałabym poprosić o te zdjęcie, które... No dobrze, to można jakoś je puścić teraz? To zróbmy w ten sposób, że my będziemy kończyć spotkanie. Bardzo państwu dziękujemy. Natomiast w momencie, kiedy będziemy podpisywać, kiedy autorka będzie podpisywała książkę, to będziemy oglądali zdjęcie, ok? Ja bardzo, bardzo, bardzo państwu dziękuję. Paniom, ja również dziękuję. Panom, dziękuję bardzo.